Przepiękne niebo. Tak widać, że w nocy jeszcze wiało, bo ten płot w miarę się trzymał, a teraz tu się już całkiem zawalił. No i widać, że tam na placu budowy też jezioro. Ale pogoda już ładna, zobaczcie, błękitne niebo, już jest piękny. Miejmy nadzieję, że już tak zostanie. O, a tu zerwała w ogóle, ty, na drzewie się zawiesiło. Nieźle. Kolejny płot rozwalony. Przynajmniej możemy zobaczyć, co jest za płotem. Ale tu podmyło. Bardzo podmyło. W ogóle, że stoi. No i kolejne jezioro mamy. Tutaj to jest zapalone. Kurczę, ale tutaj to po prostu podmyło. To nawet chyba nie wiatr, tylko woda. Płynęło wszystko. Drzewa widzę trochę też jakoś oberwały. Powyginały się niektóre. Tu też niestety takie piękne, duże drzewo i złamało się na pół. Mało się. No ale część stoi. Kolejne straty. Wczoraj w poprzednim odcinku widzieliście, jak wybijała studzienka właśnie tutaj na Splash Park. Widzieliście, że tu był piasek i była woda na plaży. Taka czysta. No ale niestety studzienka wybiła i chyba to była woda właśnie z trawy, gdzie te wielkie jezioro. Także nie mamy już Splash Parku, nie mamy sztucznej plaży z sztuczną falą. Będą mieli co robić. Kiepsko, kiepsko to wygląda. Byliśmy tutaj, widzieliście, że było zalane ten plac z trawą. Potem jeszcze była kolejna wielka fala zawieruchy, burzy, nawet nie wiem jak to nazwać. No i dopadało jeszcze i już przejścia nie ma, tak jak mówiłam. Już teraz tylko na kajaku. Ogromne zniszczenia, po prostu ogromne. Nie ma przejścia, ścieżka jest cała zalana. No to teraz tam, tutaj to jest pewnie z 3 metry ponad. Najniższe miejsce. Mam nadzieję, że już więcej padać nie będzie, żeby to wszystko zeszło. No tu w ostatnim odcinku chodziliśmy tą ścieżką, a dzisiaj już się przejść nie da. Dobra? Już się przejść nie da. Wszystko w wodzie. Przejścia nie ma, więc pewnie tamta ścieżka też jest zalana. Że nie wiem, chyba się do parku nie da wejść. Wiecie co? To wygląda strasznie. Kawiarnia jest przy jeziorze. No jeszcze chwila i kurde, zaleje. Przecież tu jest tak wysoko. To tu jest więcej niż 3 metry. Więcej niż 3 metry tu jest, bo teraz już nic nie widać. Lampy do połowy. Nie no, 10 to nie, ale grubo ponad 3. Grubo. Przecież tu jeszcze jest taki wielki spad. Tu taki wielki rów był. No. Po kamieniach się chodziło. Za każdym razem jak pada, to mówię, że najgorsza ulewa. I każda następna jest jeszcze gorsza. Park jest młody, bo ma dopiero 2 lata. A już przeżył
straszną wichurę, w której powaliło prawie 70%, albo nawet 80% drzew. I teraz już zostało dwa razy zalane, plus dobitka, drugie zalanie na następny dzień. Przykry widok. Piękne z jednej strony, gdyby to było prawdziwe jezioro, ale wiemy, że tu normalnie jest trawa. Plac zabaw dla dzieci, schody do siedzenia. Tu paszeruje, leżaki czyści. Wszystko piękne, białe. Teraz trzeba wyprać. Tym razem kawiarnia w środku jednak uszkodzona. Jest kilka miejsc, gdzie wypaczyło deski. Trzeciego dnia będę sobie kierować, nie będę mógł sam w piłkę grać. Ani nic. Nie będę nawet mógł. Zastanawiam, czy tu rzeczywiście tyle wody wczoraj jeszcze napadało. Co jest możliwe, bo była jeszcze jedna taka wielka, takie wielkie urwanie chmury masakryczne. Ale czy to po prostu woda ze studzienki już wypija? To jest stół do tenisa zimnego, stołowego. Plaży w ogóle nie widać. Jest równo z plaż parkiem. Oj, 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 oj. Niedobrze, niedobrze. No to tak jak mówiłam, jak jeszcze popada, to nie będzie przejścia, jedynie kajakiem. No i wykrakałam. Zobaczcie. Zobaczcie. Dzisiaj idziemy w przeciwnym kierunku. W przednim odcinku szliśmy z tej strony i tutaj tą ścieżką koło kawiarni i tam z powrotem dookoła. I burza nas przegoniła, nie pokazałam wam reszty parku. To cały czas jeszcze wybija. Ale tutaj jakby nie ma odpływu, tu nie ma studzienki pod tym śmietnikiem, to skąd to wypłukane chyba. Jest jeszcze powietrze. Tam, gdzie woda spada z wierzchu, to teraz się tak nazbierała tam, żeby no, a zrobić dziurę gdziekolwiek. Tu szliśmy. Tą ścieżką. Całe szczęście, że już nie pada. No bo to wiesz, gdzie jest niżej, gdzie jest wyżej. No bo się coś dalej wybija. To nie są studzienki, to są po prostu szpary między budkami. Aj, 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 aj. Tak już tu trochę woda zeszła. Tu się drzewo przewróciło. No drzew tym razem nie, tam dużo się nie przewróciło na szczęście. No ale jest totalna powódź. Dobrze, że przestało padać. Tego smoka w zasadzie wcale nie widać. Dzieciaki tu się chcą pobawić, ale myślę, że zaraz przyjdzie ochrona, bo to jednak rzeczywiście tu jest bardzo głęboko za ławkami. Dzieciaki nawet mogą sobie nie zdawać sprawy, że tu jest bardzo głęboko. Całkiem zalane.
A już powietrze schodzi nawet. Z tego dmuchańca, skakańca. Tu ta ścieżka, którą wracaliśmy, jest też z tej strony ogrodzona. Z tamtej strony nie, ale z tej strony jest ogrodzona, że nie wolno tu wchodzić. No to było mniej wody, więc szybciej zeszła. Po prostu wsiąkło. Tyle, ile dało radę ziemia przyjąć, to wsiąkło. No. Trochę wsiąkło. Bardzo przykro patrzeć na ten park biedny. Kolejny raz. Wielkie szkody wyrządziła burza. No i tej wody jest dwa razy więcej, jak jeszcze nie więcej. Zobaczymy, jak to będą tutaj prace porządkowe trwały. Po tych ostatnich burzach pojawiły się komary, ciachają strasznie. Już mi tu cztery udziabały. Nawet wczoraj w radiu też właśnie prezenterka radiowa pytała na antenie, czy zauważyliśmy w Dubaju, że pojawiły się komary, których nie było, bo jak przyjechaliśmy w pierwszym roku, to nawet się właśnie zastanawiałam, siedzieliśmy sobie na balkonie, fajnie ciepło, a nic nie ciacha, naprawdę nic nie gryzło i zapomnieliśmy, że jest coś takiego jak komar. A w zasadzie od zeszłego roku, no tak, po tych ostatnich ulewach już pojawiły się komary albo coś podobnego jak komary, bo w sumie to one nie bzyczą, nie słychać ich, że już zyczały, ale gryzą i tak samo swędzi jak komary, więc mówimy, że to komary, ale nie wiem, czy to komary, no bo jak latają koło ciebie, to nie słychać, że lata. Także sytuacja się tutaj zmienia. No, ścieżka niestety będzie do wymiany, sparciała ta guma. No, boisku można zapomnieć. Kto nie wie, jak wyglądał park w normalnych warunkach, to możecie zobaczyć poprzednie odcinki. Było już kilka i każdy jest inny. Każdy jest inny i park wygląda inaczej na każdym moim filmie. No a te drzewo przeżyło tą nawałnicę, bo obcinali, odrosło. No i niestety tej wojny już nie przeżyło. Nie ma boiska. Boisko totalnie jest zalane. Nawet jakby ktoś pierwszy raz przyszedł, to nawet nie będzie wiedział, że jest boisko. Nie no, będzie schodzić. Oczywiście, bo wiesz, jest ciepło, nie? Ale to... kiedy to zejdzie? Przez tą wodę i potem jeszcze przez pół parku. Zobaczcie, jakie mam czyste nogi. To jest naprawdę czysto. Taki mamy widok właśnie. Wszędzie woda, 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 woda. Co? Kiepsko, nie? Bardzo. Nie wiem, co trenować. Będziemy wam dawać update'y, co się tutaj dzieje i czy ta woda schodzi, czy nie. Żegnamy się z wami, czekamy na wasze kciuki, czekamy na wasze komentarze. Mamy nadzieję, że u was lepsza pogoda. Zobaczymy w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że bardziej pozytywnym. Oto do zobaczenia już w słonecznym Dubaju. Trzymajcie się. Pa!
drzewa, które przeżyły tą nawałnicę, teraz stoją w wodzie. Nie wiem, czy im to posłuży. Ta alejka też zalana. Jeszcze bardziej depresyjne niż wtedy, kiedy te drzewa pozwalało. Przyszliśmy do sklepu, a to zobaczcie, pustki, nie dojechały dostawy. Puste półki, w ogóle nie ma mięsa, nie ma wędlin. Czyli wszystko schodzi na bieżąco. Tu jeszcze jakieś o... Ale tu wszędzie pusto. Też puste półki, no to tak to jeszcze nigdy nie widziałam. Tu w ogóle pieczywa nie ma. A, po prostu ludzie nie pojechali do sklepów takich tych dużych, tylko tutaj w tym lokalnym. Zobaczcie, nie ma w ogóle pieczywa. Zero. Tutaj też takie właśnie lunchowe rzeczy, też nic nie ma, zero. Tu już też przebrane, mało co zostało. Świeże soki tutaj z lokalnego, od lokalnego producenta, też pustki. Boże, nawet wyłączyli tą lodówkę. Nie dojechały świeże zioła i przyprawy w ogóle. No tak wygląda, że ludzie zrobili zakupy takie spożywcze, większe tutaj, w tym lokalnym sklepie. No niezły pogrom. Też przebrane. To zawsze jest tak poukładane równiutko, jakby dopiero co sklep otworzyli. A tu zobaczcie, jakie przebrane wszystko jest. Tu wody nie ma. Przykłada, żeby było ładnie, ale nie nadąża, bo jest tyle ludzi w sklepie, że zaraz tutaj robią dziury, a zawsze wygląda, jakby nikogo po prostu w sklepie nie było, nikt nic nie kupował. Zobaczcie, jakie przebrane wszystko. Też wszystko przebrane. Mało co zostało. To organiczne jeszcze raz. Mały stok tutaj mają po prostu w tym sklepie. Ja co, dobra.